Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dziś na moim stole wiertarko-wkrętarka z udarem marki Makita, a jest to model HP 457 DWE. Zapraszam. No taki mi się sezon wkrętarkowy zrobił w tej chwili. Pewnie dlatego, że no, te wkrętarki są ze mną od jakiegoś czasu, a nie miałem jakby ani czasu, ani okazji, żeby je ponagrywać, więc przyszedł czas na nie najwyższy. Ta w moim posiadaniu jest około roku również, bo ona została zakupiona mniej więcej 2 miesiące później niż wkrętarka Erbauera, którą widzieliście wcześniej. Jeśli chodzi o ten sprzęt, postanowiłem go przetestować z jednego prostego powodu. Ponieważ jest to sprzęt Makity 18V, ale nie jest to seria LXT. I nie pasują tutaj akumulatory z serii LXT. A oczywiście są to akumulatory 18V litowo-jonowe, z tym, że do tego modelu pasują tylko akumulatory o pojemności 1,1, 1,3 i 1,5 Ah. Tak dziwnie trochę. No ale cóż, postanowiłem zobaczyć, jak się to nam będzie sprawdzało. Nasza wiertarko-wkrętarka wyposażona jest w dwa biegi. Jeśli chodzi o nasze kręcenie, to na pierwszym biegu mamy od 0 do 400 obrotów, natomiast na drugim biegu mamy od 0 do 1400, więc mamy równo 1000 różnicy. Jeśli chodzi o udar, który tutaj mamy, tak jak już wspominałem, to mamy na pierwszym biegu od 0 do 6000 obrotów, natomiast na drugim od 0 do 21000 obrotów. Jeśli chodzi o grubość wiercenia, którą możemy wykonać tą wiertarko-wkrętarką, no to w stali producent deklaruje, że jest to 13 mm, w drewnie 36 mm, natomiast w betonie 13. Nie wiem, na jakiej zasadzie i jak są robione w ogóle te pomiary przez różne marki, ponieważ ma ona 42 N. A przy innej wkrętarce, którą mogliście widzieć na kanale, która miała 50 N, te parametry były delikatnie niższe, jeśli chodzi o jakby maksymalną wielkość wierteł, które możemy użyć do wiercenia w danym materiale. Jeśli chodzi o wagę, no to ona waży 1,7 kg. Futerko pomieści, czyli nasz uchwyt zaciskowy pomieści wiertło o średnicy od 1,5 mm do 13 mm. W zestawie są dwa akumulatory, to są to dwa akumulatory po 1,5 Ah oraz ładowarka i walizka. Ja ją kupiłem w takiej formie, w jakiej ją widzicie w tej chwili, czyli w tej sztywnej, niesystemowej zresztą walizce. Tyle myślę, jeśli chodzi o parametry techniczne. Zajrzymy do środka, pokażę Wam, jak to wygląda i przejdziemy do takiego standardowego naszego wkrętarkowego testu. Zapraszam. Walizka wygląda w ten sposób, jest fajnie wykonana, naprawdę. Jest to twarde tworzywo, rączka tworzywowa nie zaskakuje, tak jak widzicie, natomiast blokuje się w pozycji leżącej i sama nie będzie się otwierać. Jeśli chodzi o spód, to mamy tutaj dwa zawiasy z takimi tworzywowymi czopkami, dosyć wąskie zawiasy, ale daje to nam pewność, że one się dosyć szybko nie rozwalą. Miejsce oczywiście na kłódeczkę, całkiem fajne, oraz miejsce do ewentualnego paska do zawieszenia, którego w zestawie, jeśli dobrze pamiętam, nie było, bo tak jak mówię, było to już ponad rok temu. Zapięcia tworzywowe w 100%, natomiast w zapięciach wkłady są już metalowe. Otwieramy i teraz tak, nie mam instrukcji obsługi, nie wiem, gdzie ją posiałem, nie ukrywam. W zestawie, tak jak mówiłem, mamy dwa 18V akumulatory. Jeden z nich był zabezpieczony taką śmieszną nakładką, którą w końcu będę mógł się pozbyć. Jest to 18V litowo-jonowy akumulator o pojemności 1,5 Ah. Zresztą obydwa takie są, które w zestawie były. W zestawie jest również ładowarka, mała ładowarka, dosyć nietypowa, bo ona ma czerwoną diodę informującą o wszystkim, a nie wielokolorową diodę, tak jak jestem przyzwyczajony w Makicie. Nie ma miejsca do powieszenia, jest to ewidentnie ładowarka stojąca. Model to DC18WAU. Tak jak
producent tutaj napisał. W zestawie był jakiś taki bit śmieszny. Był tam gdzieś parę razy używany, jak mi się nie chciało szukać czegoś lepszego. I sama nasza wkrętarka. Wkrętarka jest gumowana wszędzie tam, gdzie trzeba. Wykonana jest naprawdę bardzo fajnie. Widać, że jest tutaj jakość. Zarówno jeśli chodzi o zastosowane materiały, jak i o wykończenie tego wszystkiego. Ona się gdzieś tutaj trochę poobijała, ale spoko. Z tyłu, jeśli ktoś będzie chciał dopychać, no to też to miejsce jest gumowane. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Aczkolwiek no trzeba pamiętać, że tutaj są wyloty powietrza, których wloty i wyloty, których nie powinniśmy zasłaniać. U góry przełącznik pierwszy, drugi bieg. Spust w miejscu standardowym. Brakuje diody oświetleniowej. Nie ma jej w żadnym miejscu. Przełącznik lewo-prawo w miejscu standardowym jest przełącznikiem trzypozycyjnym, czyli w środkowej pozycji blokuje nam się gdzieś tam przez przypadek, jeśli wrzucimy do walizki z innymi narzędziami, to jak spadnie, coś go przyciśnie, to nie będzie się kręcić aż do wyładowania baterii. Miejsce do zamontowania klipsa, jak widzicie, z dwóch stron tego klipsa w zestawie też nie było. Wyposażone jest w dwa pierścienie. Jeśli chodzi o sprzęgło, no to mamy tutaj 16 pozycji plus drugi pierścień przełączający pomiędzy wkręcaniem, wierceniem, a wierceniem z udarem. Tyle chyba w temacie budowy. Futerko tworzywowe, przednia część metalowa. Jeśli chodzi o sprzęgiełko, działa fajnie, precyzyjnie. Powiem wam, że w ogólnym rozrachunku ona jako wkrętarka sprawdza się naprawdę nieźle. Natomiast, jak możecie zauważyć, różnica w akumulatorach jest dosyć znaczna. I wbrew pozorom ten akumulator jest dosyć duży, bo jak możecie sobie porównać wielkość, to jest on niewiele mniejszy od akumulatora LXT, natomiast tutaj mamy 1,5 amperogodziny, a tutaj mamy 3. To co? Przechodzimy do testu. Dla odmiany zaczniemy od metalu. Metal, profil metalowy grubości 2 mm, wiertełko szósteczka. Przestawimy sobie na wiercenie. Jak widzicie, bez problemu. Rozwiertak. Jak widzicie, bez najmniejszego problemu. To co? Drewno, wiertło 8. Wiertło piórowe 20. Wkręcanie 4x120 wkręcik na jedyneczce, sprzęgło na 14.
OK, dokręciło ładnie. Siedem na 150. Czy tu już jest za słabo, jeśli chodzi o sprzęgło? Przyłączymy na 16. No jak widzicie, powolutku, ale ciągnie, przyłączam na wiercenie, mimo że nie powinno się tego robić. Tu na spokojnie daję radę. Wracamy do wkręcania, sprzęgło na 16, wkręt 6 na 320. Zobaczymy, jak długo damy radę. No i już po temacie. Przełączamy na wiercenie. Jak widzicie, bez problemu. No i betonik. Przełączamy na udar, wiertło szósteczka. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o tą wkrętarkę, to powiem wam dwie rzeczy, które przykuły moją uwagę. Jest to przeciętna wkrętarka, nie oszukujmy się. 42 N, nie jest to jakoś nie wiadomo ile. Do prac montażowych, do prac tego typu jak najbardziej, tak jak widzieliście, ona sobie świetnie radzi z wieloma rzeczami. Jeśli chodzi o udar, to jest to taka opcja dla miecia, tak na dobrą sprawę. W żelbecie to sobie nie radzi wcale, tak jak widzieliście, i tutaj w ogóle możecie zapomnieć o skorzystaniu z opcji wiercenia w betonie. W innych materiałach jak najbardziej. W cegle też wielkich sukcesów nie ma, ale da się tym pracować, więc jest to jakaś tam naprawdę fajna alternatywa. Ale do czego dążę? Dążę do tego, że ona kosztuje 570 zł, bynajmniej tyle ja za nią zapłaciłem i bynajmniej w tej kwocie możecie ją na spokojnie gdzieś tam w sieci wyrwać. Czy ona jest warta te 570 zł? Jest to bardzo przyzwoity sprzęt, który będziecie mieli na lata, ale to, co jest dla mnie podstawową wadą tego sprzętu, to jest akumulator, że to nie jest LXT. Gdyby to był system LXT, czyli najbardziej rozbudowana rodzina akumulatorów i urządzeń na jeden wspólny akumulator, jak najbardziej. Ja chciałem ją przetestować dla idei przetestowania i ze względu na to, że właśnie było to urządzenie nie LXT. Ale tu polecałbym w waszym wypadku, jak widzicie, ten akumulator. On nawet się nie mieści do urządzenia, bo jest tutaj za szeroki. Już nie mówiąc o tym, że nie pasują styki, więc o tym możecie w ogóle zapomnieć. Dla idei posiadania samej wkrętarki i niewielkiej bazy narzędzi dookoła tej wkrętarki, ok. Dla gościa, który chce mieć sprzęt na lata,
ale nie chcę mieć dużego wyboru sprzętu. Okej, ona jest bardzo fajna. Ona nie robi po prostu jakiś tam, wiecie, to nie jest tak, że to jest sprzęt, do którego ja mógłbym się przyczepić, bo on pracuje bardzo rozsądnie i bardzo fajnie w stosunku do parametrów, które oferuje. Ale w żelbecie ani na pierwszym, ani na drugim biegu tym nie popracujecie. Więc decyzja jak najbardziej należy do Was. Dla mnie ten sprzęt jest bardzo rozsądny, bardzo fajnie działa. Nie mam się tutaj za bardzo do czego przyczepić. Poza tym żelbetem, ale to tak jak wspominałem i to nie jest żadna tajemnica Polishinela, że większość tych urządzeń, które są wiertarko-wkrętarkami z udarem, w żelbecie sobie nie radzi, radzą sobie sporadyczne urządzenia, co też mogliście i mieliście okazję zobaczyć na kanale. To jeśli chodzi o ten sprzęt, tutaj jak najbardziej wybór należy do Was. Największym moim osobistym minusem tego sprzętu jest brak kompatybilności z systemem LXT. Gdyby to była część systemu LXT, powiedziałbym Wam to, co staram się mówić po każdym udanym teście narzędzia, czyli, że mogę tylko polecić. Mogę ją polecić, jest ok, natomiast pamiętajcie o tym, że nie będziecie mieli tej największej możliwej kompatybilności z innymi sprzętami. Są oczywiście jakieś przejściówki, są oczywiście inne historie, żeby nie było, że o tym nie wspominałem, natomiast z mojego punktu widzenia ja szedłbym w system LXT. I tym optymistycznym akcentem będę kończył. Czekam oczywiście na Waszą opinię. Zapraszam standardowo na Facebooka, Instagrama i Twittera, czyli wszystkie moje social media. Zapraszam do grup facebookowych, na drugi kanał, na live'y, które staram się, żeby były co niedzielę o 20. A ja tymczasem kończę. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska. Cześć.